Andrzej Czak, dzień dobry Państwu. Dzisiaj nadal będzie wiało. Najsilniejszy wiatr w górach, w Sudetach może nawet przekraczać 100 km na godzinę, a na Bałtyku sztorm. W głębi kraju też poczujemy te porywy, choć na pewno nie będą tak mocne jak wzdłuż wybrzeża czy w górach. Proszę spójrzmy na pogodową mapę, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Opady deszczu jeszcze będą się pojawiały miejscami tuż przy zachodniej granicy, ale też i w samych Karpatach. Natomiast w pozostałych regionach powinno być pogodniej, choć słaby deszcz jeszcze może się pojawiać miejscami wzdłuż wybrzeża. No, na Bałtyku sztorm na tyle silny, że synoptycy mówią o 10 w skali Beauforta. Około 10 na termometrach 18-19 stopni, trochę cieplej miejscami na Podkarpaciu, ale wiatr sprawi, że ta odczuwalna temperatura będzie z pewnością o co najmniej kilka stopni niższa. Co przyniesie popołudnie? Proszę, zobaczmy. Jeszcze miejscami będzie padać przede wszystkim w południowo-wschodniej części kraju. Tutaj te opady trochę bardziej znaczące. Natomiast kolejne chmury z deszczem będą się pojawiać wzdłuż zachodniej granicy. Ulew się nie spodziewamy. To ważna informacja w kontekście sytuacji hydrologicznej w dorzeczu Odry, ale jednak od wybrzeża po Śląsk te opady w ciągu dnia będą się pojawiać. No i wiatr jeszcze nadal będzie wyraźnie odczuwalny, choć powoli ma swoją moc tracić. Najmocniejszy jeszcze będzie w Sudetach i wzdłuż wybrzeża. Na barometrach zobaczymy 991 hektopaskali. Nie za dużo, ale ciśnienie powoli idzie w górę. Na termometrach z kolei do 22 stopni. Jeszcze sporo, po niedzieli będzie coraz mniej, ale znowu wiatr zrobi swoje, więc pewnie nie poczujemy tych 20 stopni. Słonecznie, ale takie słońce między chmurami w regionie łódzkim i tuż przy wschodniej granicy. Na zachodzie zdecydowanie bardziej szare niebo. No i ważna informacja. Od niedzieli coraz chłodniej. Noce od niedzieli do wtorku z przymrozkami. Tak, tak, z przymrozkami. I to w wielu regionach kraju. Ale za to słońca będzie dużo. Do zobaczenia.